Hej kochani, zapraszam Was dziś na inspirację i inspiracji nagrywałam już chyba od jesieni, strasznie, strasznie długo i stwierdziłam, że nagram Wam, bo mam kilka fajnych rzeczy do pokazania. Nie będę się tłumaczyć, dlaczego nie nagrywałam, jakoś nigdy się nie mogłam do tego zebrać, dużo rzeczy Wam pokazujemy we vlogach, w innych filmach i jakoś tak po prostu, nie wiem, nie czułam tego. Natomiast dziś nagrywam inspirację, bo stwierdziłam, że od czasu do czasu warto nagrać, może nie co miesiąc, ale mam kilka fajnych rzeczy do przekazania, więc dlaczego nie? Dobra, i mam tutaj wszystkie kategorie, mam tutaj zarówno grę na telefon, w którą się wciągnęłam od 2 dni, mam tutaj filmy, mam tutaj książkę, mam tutaj jedzenie, miejsce, biżuterię, plakaty, różne, różne rzeczy. Także dobra, zaczynamy od początku. Zacznijmy w takim razie, tak jak sobie wypisałam tutaj, od gry. Gra nazywa się Sir Clock i ściągnęłam ją, tak jak mówiłam, 2 dni temu. I gra tak naprawdę polega na tym, żeby wykazać się jak największym refleksem. Chodzi o to, że tutaj nam się kręci taki zegar. No i oczywiście im wyżej poziom, tym trudniej. Na początku było bardzo łatwo. Ja ogólnie nie jestem osobą, która ma jakąś cierpliwość w ogóle do takich gier i strasznie się denerwuję. Jak nie mogę czegoś przejść, to proszę Darka. Natomiast to jest faktycznie fajna gra, żeby się wyżyć, żeby się skupić. Kiedy gdzieś jedziecie, stoicie w kolejce i Wam się nudzi, wtedy właśnie ja na przykład, czy na przykład na poczcie, wtedy ja na przykład grywam w gry. I ta gra polega na tym, że wystrzelamy sobie tutaj strzałki i musimy trafić, kiedy ten zegar się kręci, w wolne miejsca i musimy też trafić w te niebieskie punkciki, które są naszymi punktami takimi premium, można powiedzieć. No i tutaj właśnie to się wydaje bardzo łatwe, bo to nie kręci się tak szybko. Ale nie jest tak łatwo. Musicie koniecznie tego spróbować. Ja o tej grze zostałam poinformowana na maila, bo jak wiecie, jakiś czas temu Wam pokazywałam na moim telefonie, że mam taką grę, która nazywa się Floating Islands. I uwielbiałam tę grę, ale wymiękłam chyba przy 90 którymś poziomie, już nie dawałam rady. I stwierdziłam, że już więcej w to nie gram, za bardzo się denerwuję, naprawdę jestem nerwową osobą. Ostatnio przyszło mi na maila powiadomienie, że ta sama firma wypuściła właśnie tę grę. Bardzo fajna, spoko grafika. Nawet ta muzyczka mnie tak bardzo nie wkula, także Wam polecam. I widziałam, że jak poprzednim razem Wam polecałam grę, to tyle set osób ściągnęło i pisaliście w sklepie Google'a, że jesteście od stylizacji, więc jeżeli teraz ściągniecie, to też piszcie, że jesteście od stylizacji. To jest mi bardzo miło to później czytać. Nie wiem, czy w sklepie Apple się da to pisać w opiniach, jeżeli tak, to też to piszcie. Gra działa i na Apple, i na właśnie Androida. Także tak jak ta poprzednia, możecie sobie ściągać, linki macie w opisie. Polecam grę, jeżeli chcecie się wyżyć, nie wiem, nudzicie się gdzieś w kolejce, na przerwie i tak dalej. Także polecam. Lecimy dalej i dalej mam filmy. I ostatnio oglądamy bardzo dużo filmów, bo jak wiecie, kupiliśmy sobie kartę Unlimited. Niestety to nie jest sponsorowane, bardzo byśmy chcieli ją dostać, ale kupiliśmy. Karta kosztuje 500 zł, działa w Cinema City w całej Polsce i no, kupiliśmy 2, czyli wydaje się 1000 zł. Ale słuchajcie, my chodzimy tak często do kina, my jesteśmy minimum raz w tygodniu w kinie. No i nasze wyjście do kina no, to jest 32 chyba złote, w weekendy chyba jeszcze drożej, na filmy 3D jeszcze drożej, więc naprawdę nam się już ta karta zwróciła, bo już byliśmy tyle razy w kinie, że teraz chodzimy 2 razy w tygodniu do kina i oglądamy wszystko. I mogłabym tu Wam wymieniać chyba z 20 filmów, które widzieliśmy od tego czasu, od kiedy mamy kartę, natomiast powiem Wam te, które są w kinie teraz, że po prostu nie jakieś przestarzałe filmy, tylko takie, na które możecie teraz pójść do kina. Przede wszystkim Wielkie Greckie Wesele 2. Jedynki nie widziałam i teraz bardzo mam ochotę, wielką ochotę mam zobaczyć. Film jest fajny, rodzinny, bardzo śmieszny, przedstawia typową grecką rodzinę, oczywiście taką wiecie, to jest wszystko przesadzone, tak założę się, że grecka rodzina tak nie wygląda. Taką nadopiekuńczą rodzinę. Bardzo zżytą, gdzie wszyscy siedzą na kupie, zawsze sobie pomagają, radzą. Przeciwieństwo amerykańskiej rodziny, gdzie właśnie każdy żyje sobie. Oczywiście jest to bardzo przerysowane, ale jest naprawdę śmieszne. Szczególnie te starsze postaci, dziadkowie, prababcia, no są mega, mega śmieszne, także Wam polecam moje wielkie greckie wesele 2. I to się nie dzieje niestety w Grecji. Myślałam, że się będzie działo w Grecji, natomiast dzieje się w Stanach. Drugi film, który Wam polecam, to jest Łowca i Królowa Lodu, jakoś tak się nazywa. Też Wam napiszę na dole. To jest też druga część i pierwszej nie widziałam, więc ja w ogóle nie wiem, gdzie ja byłam i jak ja szłam na film, że nie widziałam pierwszej części. Ale tego filmu nie trzeba oglądać po kolei, bo na początku filmu jest wytłumaczone, co było w poprzedniej części i dlaczego postaci są tu, a nie gdzieś indziej. Jeżeli nie lubicie bajek, jeżeli nie lubicie fantastyki, dziwnych postaci, mocy, walk i tak dalej, to nie idźcie na ten film. Natomiast jeżeli lubicie baśnie, jeżeli właśnie lubicie to wszystko, dziwne postaci, piękne obrazy, no to koniecznie zobaczcie ten film.
Fabuła nie jest jakaś skomplikowana, teksty nie są bardzo ambitne, ale obraz jest ogólnie bardzo piękny. Warto na ten film pójść właśnie, jeżeli lubicie się zatapiać w taki baśniowy świat. Jeżeli ogólnie w dzieciństwie lubiliście bajki, jeżeli lubicie Hobbita, to będą wasze klimaty. Także polecam wam Łowcę i Królową Lodu. Kolejny film to będzie oczywiście Batman kontra Superman. I tutaj też, jeżeli nie lubicie komiksów, to nie idźcie na ten film. Ja kocham komiksy, chodzę na wszystkie Batmany, Supermany, Ironmany. Klasyczne amerykańskie komiksy, walka bohaterów, oboje bardzo, bardzo źli. Ostatnio widziałam recenzję Dema i Dem właśnie mówił, zresztą możecie zobaczyć, taki mały spoiler jest u niego. I Dem właśnie narzeka, że bohaterowie są strasznie negatywni od początku, że są tacy strasznie posępni cały ten film, nie ma tam nic pozytywnego. I faktycznie ten film jest po prostu jedną wielką katastrofą, wszystko się coraz bardziej niszczy, 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 oni coraz bardziej walczą. Na szczęście, jak zwykle, dobro wygrywa. Mogę zrobić taki spoiler. W każdym razie Batman kontra Superman, jeżeli lubicie komiksy. 50 twarzy Blacka. Tutaj wiem, że są fanki 50 twarzy Greya. Mój tata mówi, że 50 twarzy Greya to jest porno dla gospodyń domowych. No i no nie można się z tym nie zgodzić. Ten film jest po prostu... To jest dla kobiet, które lubią się w takie rzeczy wkręcać, które chcą poczytać o trochę erotycznej takiej fikcji. Spoko, jeżeli ktoś to lubi, to okej. Okay. Natomiast 50 twarzy Blacka to jest przeciwieństwo, to jest komedia, to jest taka czarna, to jest taki typowy czarny humor. Przeciwieństwo 50 twarzy Greya. Są oczywiście wątki zaczerpnięte, jest tam pełno stereotypów dotyczących Afroamerykanów. Jeżeli lubicie takie zwariowane, śmieszne filmy, jeżeli podobali wam się kiedyś Chłopaki z sąsiedztwa, to po prostu był mój ukochany film i znam go na pamięć. Ci sami aktorzy, no super. Ale nie chcę nikogo obrażać, każdy może oglądać i czytać to, co chce. I teraz ostatni film, trochę was może zdziwię, bo to jest bajka. I to jest bajka, to nie jest bajka tak jak Łowca i Królowa, tylko to jest bajka, prawdziwa bajka Disneya i to jest Zwierzogród. I na tą bajkę poszliśmy zupełnie przypadkowo, bo poszliśmy do kina, chcieliśmy po prostu iść do kina, wiecie, czasem jest takie uczucie, chcecie po prostu pójść do kina. I słuchajcie, nic nie było, były same horrory, których ja nienawidzę, były jakieś thrillery, były strasznie jakieś mroczne, ciemne filmy i mówię, nie, no nie chcę się dziś dołować. I poszliśmy na bajkę Disneya i to jest bardzo pouczająca bajka, nie dość, że jest przepiękna, bo jest o zwierzętach, jest o mieście pełnym zwierząt i o ich relacjach i o tym, że zwierzęta jakby nie są już dzikie, że bardziej się cywilizują, no i że zakładają miasto, że sobie tam żyją i to jest bajka o króliczce, która zostaje w pierwszą w historii tych zwierząt policjantką, mimo swojego malutkiego rozmiaru, zostaje przykładną policjantką. No i tutaj jej perypetie i oczywiście rozwiązywanie różnych zagadek i właśnie walka z takimi stereotypami, że jak jesteś mała, jesteś kobietą, tutaj jest to bardzo silnie pokazane. Dodatkowo zdemaskowanie polityków, że politycy właśnie ładnie ubierają wszystko w słowa, a później się okazują sami przestępcami, także dużo takich, wiecie, dorosłych spraw w bajce. I ostatnio Kretka mi właśnie opowiadała i w sumie jest z tym dużo racji, że w bajkach Disneya, ogólnie w bajkach w tych czasach jest dużo takiego podprogowego przekazu, takiego przesłania i odniesienia do prawdziwych wydarzeń, które mają miejsce gdzieś tam w, powiedzmy, w wiadomościach na świecie i tak dalej. Także warto zobaczyć Zwierzogród, jest to bardzo pouczająca bajka, warto pójść ze swoimi dziećmi, jeżeli macie dzieci. Przechodzimy do książki. Ja się przerzuciłam na Kindle. Na święta dostałam od Darka Kindle i mam tutaj już bardzo dużo książek kupionych, pozgrywanych i książka, którą chcę wam polecić. Ostatnio nie czytałam w ogóle dużo, nie miałam czasu, ale zabieram to na wakacje i będę nadrabiać wszystko. Książka, którą chcę wam polecić, to jest książka Holly Madison, Down the Rabbit Hole. To jest, nie wiem, czy już jest przełożona na polski, jeżeli nie, no to może na pewno, ja kupiłam na Amazonie, można kupić na Amazonie po angielsku, natomiast jestem przekonana, że będzie w końcu przełożona na polski. Warto sobie poczytać po angielsku, bo to nie jest bardzo skomplikowanym językiem napisane i bardzo, bardzo wciąga. Czyta się jednym tchem. Książka opowiada o tym, jak Holly Madison była jedną z Girls Next Door, czyli dziewczyn z sąsiedztwa w willi Playboya. Ten, nie wiem, czy pamiętacie ten serial, ten reality show. Ja go oglądałam, jak byłam, wydaje mi się, w liceum albo na studiach. Chyba bardziej na studiach już, jak byłam, to właśnie leciało. Tak 10 lat temu mniej więcej. I powiem wam, że nigdy mnie to reality show nie fascynowało o tyle, że nie zazdrościłam tym dziewczynom, które właśnie są utrzymywane przez starszego pana, przez Playboya, Hugh Hefnera. Żyją takim życiem glamour, mają wszystko co chcą, torebki, ciuchy, biżuterię i tak dalej, żyją w wielkim, pięknym domu z basenem w Los Angeles.
Nigdy bym jakoś tego nie zazdrościła, może przez to, że mnie nie rajcowała ta sytuacja właśnie z tym starszym panem. W tym reality show było przedstawione właśnie, że mają takie super życie i w ogóle są takie sexy i sobie tam pląsają po tym domu, a ten Hugh tam chodzi i tam buziaczka im tylko daje i tam nigdy nikt więcej nie opowiadał, tylko były takie małe sugestie, co tam się dzieje więcej. Natomiast Holly w tej książce opowiada wszystko. Jak ten dom wyglądał, dlaczego tam trafiła, dlaczego chciała trafić do Playboya, jak to wyglądała naprawdę, jaki naprawdę jest Hef i... Wow, musicie to po prostu przeczytać. Tak jak ja nie lubię plotek, sensacji, nie czytam pudelków, jakichś forów plotkarskich, nienawidzę takich rzeczy, to pamiętam to reality show i mam do tego jakąś taką słabość, bo właśnie pamiętam to z moich młodych lat, że to leciało i tak wszyscy się tym jarali. I kiedy czytamy teraz tą książkę Holly, jak to naprawdę wyglądało, jakie tam układy panowały, jak dzieci miały z Hugh Hefner, jak one musiały mu nadskakiwać, jak brudno było w tym domu i wcale nie było tak ładnie jak w telewizji, jak właśnie sztuczny był ten program. No jest to bardzo, bardzo ciekawe, warto sobie to przeczytać i myślę, że to jest fajne odniesienie do innych programów, do Kardashianek, do różnych reality show, które oglądamy na co dzień oraz do innych programów, które nawet u nas lecą, jakieś tam Celebrity Splash, jakieś, nie wiem, Tańce z Gwiazdami, X Faktory, programy, których szczerze nienawidzę, bo są po prostu sztuczne. Także jeżeli chcecie poznać wersję z wydarzeń Holly, ona opowiada wszystko bez ogródek. Podejrzewam, że będzie bała się wydać tą książkę, natomiast przyznała, że robi to celowo, żeby wyznać całą prawdę, żeby to wszystko z siebie rzucić, no i żeby zarobić na tym kasę, bo przyznała, że jest teraz milionerką, żyje w Las Vegas, ma piękne życie, ma męża, ma dziecko chyba jedno i powiedziała, że jest w końcu czas, żeby powiedzieć całą prawdę, jak to wygląda u Playboya i że to nie jest tak różowo, jak pokazują media. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe i polecam tę książkę, bo jest naprawdę, no, czegoś takiego jeszcze nie czytałam. Jedzenie. Chciałabym Wam polecić restaurację Sushi Geisha i nie wiem, czy ona jest w innych miastach, czy tylko w Warszawie. W Warszawie są chyba trzy, wydaje mi się. I powiem Wam, że jest to restauracja sushi, która mnie jeszcze nie zawiodła. Często zamawiamy z tej restauracji do domu i to, jak widzicie na vlogach, jak tak pięknie jest zapakowana w taki różowy celofan, w taki piękny papier. Te zamówienia są właśnie z Sushi Geisha. Sushi jest pyszne, jest niedrogie, od poniedziałku do środy jest taniej. Także warto się też wybrać do restauracji i zjeść na miejscu. Ta restauracja jest jedna na Starówce, druga na Ursynowie i właśnie nie wiem, czy jest trzecia. Tak, trzecia jest gdzieś, ostatnio zamawialiśmy na Brudnie. Także trzy restauracje w Warszawie. Dajcie znać, czy u Was w mieście jest Sushi Geisha. Taka charakterystyczna, z różowo-białe akcenty. Bardzo dobre sushi w dobrej cenie. Polecam. Szczególnie właśnie w zamówieniu, jak chcecie coś zamówić do domu. Teraz, jeżeli chodzi o miejsce, to chciałabym Wam polecić niesamowite miejsce, które znajduje się w Warszawie. Jest to wieża widokowa na Starym Mieście. Jak tylko wchodzicie na Starówkę, jakby widzicie przed sobą Zamek Królewski i wieżę Zygmunta, to po prawej stronie macie ten taras widokowy, wejście na taras widokowy zaraz za kościołem. I tam wejście kosztuje chyba, nie wiem, z 8 zł, coś takiego za osobę, ale warto zapłacić i warto się męczyć. Wydaje mi się, że wchodzi się na około 7-8 piętro. Z tego, co pytaliśmy pana, zresztą też to na vlogu było nagrane, jak wysoka jest ta wieża, chyba 7 albo 8 piętro, także wchodzicie takimi malutkimi schodkami i naprawdę można się zasapać. Także jeżeli nie macie kondycji, nie wiem, macie problemy z kolanami, nie wchodźcie. Jeżeli natomiast możecie, to wejdźcie, bo warto wejść, szczególnie na zachód słońca. Warto sobie zrobić zdjęcia. Świetnie widać stadion, świetnie widać Starówkę, panoramę Warszawy. Warszawa wygląda przepięknie, właśnie szczególnie przy zachodzie słońca. Widzę całą Starówkę z góry, czego właśnie nigdy nie widziałam i dziwnym trafem nigdy tam nie byłam i weszliśmy tam, bo nasi znajomi byli w Warszawie i oni tam poszli i my mówimy, kurczę, dlaczego my tam nie byliśmy? Wejdźmy tam, nagrajmy coś, poróbmy zdjęcia i naprawdę było warto. Także polecam Wam taras widokowy przy Starym Mieście, jak jesteście w Warszawie. Albo jesteście z Warszawy, to napiszcie, czy tam byliście, a jak nie jesteście z Warszawy, to Wam polecam tam iść, jak będziecie na Starówce. Teraz muszę wspomnieć o biżuterii Jelly. Mam gdzieś biżuterię Jelly na sobie i jak wiecie, noszę biżuterię Jelly codziennie. Mam bardzo dużo naszyjników od Kasi i po prostu od nich się uzależniam. Są piękne, minimalistyczne, znajdziecie wszelkie wzory. I Jelly ma teraz promocję -15% na hasło wiosna w sklepie Jelly. Także odsyłam Was na dole. No co tu mogę więcej opowiadać? Zawsze na hasło stylizacja macie zniżkę 10%, natomiast na hasło wiosna macie do końca kwietnia jeszcze ważną zniżkę w sklepie Jelly. Także Wam polecam. Przepiękne rzeczy, jest nowa kolekcja i najbardziej chyba mi się podobała ta... Podobały ostatnio te naszyjniki z serduszkami na walentynki, to puste serce, które często mogliście u mnie zobaczyć, oraz wisiorek, który przełamałam z siostrą, to jest taki wisiorek z napisem Big Sis i Little Sis. Oczywiście możecie zamówić z inicjałami, z jakimi chcecie tam małymi napisami i przełamać z swoją drugą połówką, czy z siostrą, czy z przyjaciółką, naprawdę fajny pomysł. Jeszcze bardzo fajny naszyjnik z imieniem, który też ostatnio nosiłam, też Wam się podobało.
Także bardzo, bardzo polecam, możecie zamówić sobie właśnie swoje imię i mieć, tak jak Kerry z Seksu w Wielkim Mieście, nosić właśnie swoje imię, bardzo ładnie to wygląda. I ostatnia rzecz, którą bym Wam chciała polecić, to są plakaty Magdy. Na blogu My Pink Plum znajdziecie darmowe plakaty do pobrania, do oprawienia, możecie sobie oprawić w dowolnej ramce, którą macie w domu. I teraz znajdziecie na blogu darmowe plakaty wiosenne. Bardzo fajne wiosenne klimaty i ja uwielbiam plakaty Magdy, bo wystarczy je sobie zmienić w ramce i już zmienia Wam się jakby wystrój całego Waszego pokoju, inaczej się nastrajacie, możecie sobie też mniejsze ramki oprawić, bo tam możecie sobie zmieniać też dowolnie rozmiar. Ja też ostatnio pomyślałam, że można by powiększyć sobie ten plakat i na przykład w drukarni wydrukować już na takim większym jakimś arkuszu, też będzie bardzo ładnie wyglądać w dużej ramie. Także podlinkuję Wam plakaty Magdy i bardzo fajne etykietki. Słuchajcie, dziś właśnie na blogu Magdy zobaczyłam etykietki takie z podziękowaniem, które możecie wykorzystać czy na swoim ślubie, do prezencików doczepić, czy na chrzcinach, czy na komunii, jeżeli dajecie gościom jakieś prezenty. Takie podziękowanie za przybycie, za to, że ktoś był z nami w tym dniu i przyczepić właśnie do takiego prezentu, czy to do słodyczy, tak jak my robiliśmy na naszym ślubie, do wosków Janki. Także pomysłów jest bardzo dużo. Zresztą na Magdy blogu znajdziecie dużo inspiracji. To jest chyba najbardziej inspirujący blog w całej Polsce moim zdaniem, więc polecam Wam śledzić. Zawsze jest dużo fajnych rzeczy do pobrania i Magda zawsze robi darmowe rzeczy do pobrania, także każdy z Was może sobie wydrukować nie tylko plany lekcji, etykiety różne na słoiczki, właśnie podziękowania, plakaty, no mnóstwo jest tego. Także odsyłam Was, na dole macie linki do postów i koniecznie odwiedźcie. Kochani, to już tyle, nagadałam się, mam dziś taki wesoły humor, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie mi kciuki do góry, a częściej będę nagrywać inspiracje dla Was. Nie zawsze gadam o kosmetykach, czasem lubię pogadać o czymś innym i mam nadzieję, że coś Was zainspirowało w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia niedługo, pa, pa!